Nyrku Petera Hrobricha z Damianem Knybą przed nami. Zobaczymy, czy rady, które Piotr Wilczewski udzielił narodniku Damianowi, będą wykorzystane. Nie pcha się Damian, nie pcha, więc o to mój Piotr ustaw go lewą ręką, a reszta sama wejdzie. Tam jak chyba jest zawodnikiem pochodzącym z Bydgoszczy, ale dalej to było w historii Bydgoszczy i piekielny prawy na ucho, prawy sierpowy i lewa wątroba, ale ten prawy sierp Czecha to również cios, który waży, bo Czech 106 kg na wagę wniósł i mamy drugi noga w tej walce, podziął się na dół. Walczymy dalej. Damian Knyba ustawia teraz lewą ręką Hrobricha i prawy znów za tą gardę trafił dziś się w okolice ucha, lewy na wątrobę, lekko po łokciu, ale kolejny prawy. Czech doświadczeniem wielu ringowych walk próbuje skończować, a próbował prawy się przestrzelić go skontrował Knyba. I mamy trzecie liczenie w tej walce, drugie w tej rundzie. Pokazuje, że jest gotowy Peter Hrobricha. Czy to będzie runda, w której Damian Knyba zakończy ten pojedynek i wygra pierwszą zawodową walkę w Parłach? Kownacki Promotions umiejętnie przepuścił. Ale musi uważać, bo te ciosy rozpaczy w wadze ciężkiej to mogą naprawdę troszeczkę wejść. Tu nie było knockdownu, Czech leciał, Damian dopnął go łokcie, więc bardzo dobra decyzja Roberta Gortata. I walczymy dalej, ale dla Czecha jest to odwołanie. To jest o dowiezienie kolejnej rundy do ostatniego gongu, dlatego że, no, umówmy się, on już raczej szans na zwycięstwo w tej walce nie ma i piekielny lewy hak bity na wątrobę z opóźnionym zaporem trafił Petera Hrobricha i Robert Gortat przerywa ten pojedynek. Panie i panowie, to jest koniec tej walki w drugiej rundzie. Zwycięzca w zawodowym debiucie. Jeden z najjaśniejszych punktów polskiej wagi ciężkiej, zawodnik Kownacki Promotions. Damian Knyba i czekamy na oficjalny werdykt tego pojedynku.